Związkowcy z sierpnia 80 okupujący siedzibę polskiej grupy górniczej opuścili budynek spółki i tym samym zakończyli protest. Kończą się też blokady kolejowej wysyłki węgla z kopalń do elektrowni. Górnicy domagają się rekompensaty pieniężnej za przepracowane weekendy lub wypłaty jednorazowego świadczenia. Nieoficjalnie mówi się, że w sumie chodzi o kwotę od 60 do 70 milionów złotych, jakie polska grupa górnicza miałaby przeznaczyć dla pracowników. Górnicy tłumaczą, że od miesięcy pracują w nadgodzinach i w weekendy, co pozwala uniknąć przerw w dostawie energii i ciepła dla społeczeństwa. Zarząd spółki podkreśla, że obecnie, kiedy trwają procedury związane z tworzeniem systemu publicznego wsparcia dla górnictwa i jego notyfikacją w Komisji Europejskiej, firma nie ma możliwości uruchomienia dodatkowych środków na wypłaty. Górnicy postanowili protestować, okupując budynek spółki. Teraz PGG poinformowała, że związkowcy z Sierpnia 80, którzy przebywali w centrali spółki w Katowicach, opuścili siedzibę. Tym samym zakończył się protest. Poza tym w dziewięciu kopalniach trwały blokady torów. Protest miał charakter ostrzegawczy. Związkowcy mówią, że jak na razie dłuższa akcja nie jest planowana. Kolejne rozmowy z udziałem wiceministra aktywów państwowych Piotra Pyzika odbędą się 28 grudnia.